Padło takie pytanie i tu, panie dyrektorze, jest to dość ważny temat i to pytanie od koleżanek i kolegów, którzy zatwierdzają decyzję o pozwoleniu na budowę, czyli WAIB albo AAIB. Mówią tak, co robimy teraz z tymi tak zwanymi nieszczęsnymi projektami typowymi, katalogowymi, powtarzalnymi, jak zwał, tak zwał. W obecnym rozporządzeniu usunięto wszystkie zapisy związane z tą typizacją, i AAIB strasznie się męczą i projektanci również, żeby dostosować te katalogi, bo to ciężko czasami nazwać projektem, bo to jest kompletnie niedostosowane, a niestety jest strasznie popularne na rynku w Polsce. Ja wiem, że środowisko architektów strasznie nie lubi tych projektów katalogowych i typowych i myślę, że tutaj uruchomię dużą dyskusję, ale jednak one w polskim systemie takim biznesowo, projektowo, architektonicznym funkcjonują. Ja jako projektant konstrukcji wielokrotnie poprawiałem te projekty w ramach adaptacji, bo one były wręcz niebezpieczne dla ludzi, a odpowiedzialność, ludzie sobie nie zdają sprawy, to mówiłem też na tym moim szkoleniu, że część projektantów ze swojej pieczątki starą bajkę chyba sobie przypomniało, że są tak zwanymi takimi, trochę będę trywializował, reksiami i zaczynają tą pieczątkę nabijać na te katalogi, nie patrząc na to, co tam w ogóle jest, i to wszystko zaczęło uwłaczać temu, co my robimy jako projektanci. I czy teraz jest pomysł do tego, czy żeby to w jakiś sposób, czy może jakąś interpretacją, czy może właśnie jakimś pomysłem na to, żeby albo to wyeliminować z rynku, chociaż boję się, że się nie da, bo Kowalski się już niestety przyzwyczaił, że za te 3500 ma projekt. Chodzi o tą typizację, kochani, że ona z jednej strony odpowiada Kowalskiemu, ale my jako projektanci wielu specjalności uważamy, że to nie jest dobry pomysł, jeżeli Kowalski jest architektem, inżynierem konstrukcji, inżynierem instalatorem, inżynierem elektrykiem, bo to on wybiera ten projekt, zauważcie ostatnio. Bo do warunków zabudowy i do planu miejscowego to jest stosunkowo łatwo jest dostosować ten projekt, ale w sensie takim, nazwijmy to, że on będzie zawsze tam pasował, że te kąty dachu i tak dalej. Ale to kompletnie nie pasuje do otoczenia często, że to jest bardzo nieekonomiczne. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, te projekty katalogowe są często bardzo drogie w realizacji, ale są cały czas przez tą taniość bardzo popularne. Obecne rozporządzenie usunęło to wszystko, nie ma tego projektu, a urzędnicy mówią, że metryczki wszystkich prawie tych projektów są niezgodne z rozporządzeniem. Opisy są niespójne. Wiele elementów tych projektów katalogowych nie pasuje kompletnie do tego, co nam przygotował pan minister. Co z tym robić? Oczywiście chyba przyszedł taki czas dla tych wielu firm, które są na rynku sprzedających te projekty gotowe, że no, powstał duży problem, bo tak naprawdę ten projekt, który był kupiony od któregoś z projektantów, trzeba po prostu zmodyfikować. On musi zupełnie inaczej wyglądać. Wyobraźcie sobie Państwo no, taką sytuację, że przecież te firmy, które sprzedają projekty, nie wiem, jak wejdziemy na stronę każdej, to dysponują tysiącami tych projektów. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Oni dzisiaj nie są w stanie fizycznie tych projektów przystosować. Jeżeli Państwo w starostwie dostajecie tego typu projekt, no to on jest po prostu nie do przyjęcia. No oczywiście też podpisuje się pod tym projektant. Projektanci adoptujący. Tak, którzy jakby biorą za to odpowiedzialność. No jest to takie trochę już no, nieeleganckie, ale ja uważam, że odrzucamy te projekty i nie ma dyskusji żadnej. Ma być dostosowany i koniec. Natomiast jest to jakby bardzo, bardzo duży problem. Natomiast jeszcze mówiąc o tych projektach, to ja zawsze się śmieję, bo to jest tak, ktoś kupuje ten projekt za te 3,5 tysiąca złotych. Oczywiście musi zrobić plan zagospodarowania. No i jak już usiądzie ta żona z mężem i tam przeanalizują wszystko, to później i tak wychodzi tyle samo, co jakby przyszli do architekta czy do projektanta i zrobili praktycznie ten projekt od nowa. A jeszcze jest projekt techniczny oczywiście, więc no... Jaka może być interpretacja? No taka, że projekt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i tu nie ma większej, na dzień dzisiejszy, możliwości zmian.
No mówimy o projektach typowych i problemie z nimi, tak, ale tutaj rząd nam serwuje praktycznie za parę miesięcy cały wachlarz projektów typowych różnej jakości i również będą adaptowane, także no nie mówmy, że te projekty typowe wszystkie są złe. Powiem więcej, gdyby nie było tych projektów gotowych, to państwo doskonale, którzy działają w branży, wiecie, że budownictwo to małe by padło. No nie mamy na tylu architektów, żeby można było rozwiązać domy indywidualne. Tutaj no, mamy przedstawicieli Izby Architektów na sali i jeżeli by te, możemy szybciutko policzyć, ile wydajemy na województwo pozwoleń, tak? I gdyby na każdy musiał architekt przypaść na każde pozwolenie jednostkowe, tak? Nie ma szans, żeby to się udało. Także te projekty zostały wprowadzone w latach 70., tak? W 74 roku po zmianie jako projekty typowe i one spowodowały to, że jednak powstało trochę tych obiektów. Natomiast problemem jest to, co już wcześniej powiedziałem, pewne patologie, które powstają na etapie zarówno ich adaptacji, jak i zarówno na etapie ich realizacji. To jest patologia, bo osoba, która tak potocznie, no nie potocznie, nawet według wcześniejszych uprawnień, adoptuje ten projekt, tak, odpowiada, ona staje się projektantem, odpowiada za wszelkie rozwiązania, które są tam zawarte, czyli musi to przejrzeć od A do Z, tak na dobrą sprawę. W związku z tym, no ja bym miał tutaj zdanie przeciwne do naszego przewodniczącego, projekty gotowe są potrzebne, pokazuje to nam ministerstwo, że są potrzebne, bo robi swój katalog, natomiast wszystkie patologie powinny być likwidowane na etapie realizacji. Powiedział pan o tych projektach gotowych, przygotowywanych w tej chwili przez, one już jakby są skończone, architekci pokończyli te projekty, odbył się konkurs, będzie tych projektów gotowych oczywiście 40 chyba 9 z tego co pamiętam. No, one oczywiście wynikają z programu ten dom do 70 metrów i powiem państwu taką ciekawostkę, bo nie wiem, czy akurat w tej kwestii, po tej nowelizacji, gdzie weszły te domki do 70 metrów, doczytaliście państwo, kto może być osobą, która taką adaptację przeprowadzi. To jest też bardzo ciekawe rozwiązanie. Ja nie będę w tej chwili mówił, ale jakby pan przeczytał. Natomiast kwestia, to jest kwestia pierwsza, natomiast kwestia druga jest taka. Tak, oczywiście projekty gotowe są ciekawym rozwiązaniem, jak najbardziej. Natomiast wydaje mi się, że architekci świetnie sobie by poradzili z tym, jakby tych projektów nie było, ponieważ tak naprawdę wydaje mi się, że kontakt z architektem, pomimo tego, że wiem, że jest nas architektów też tutaj mniej troszeczkę, ma też inne ważne elementy. A mianowicie, ja przyznam szczerze, dlaczego pozwalam sobie troszkę mądralować. Ze względu na to, że jestem i architektem, i konstruktorem. I powiem panu taką rzecz, że jakby ktoś przyszedł do architekta i z nim skonsultował kupienie projektu, to byłoby bardzo dobre. Bo tak naprawdę popatrzmy, co się dzieje w miastach, co się dzieje tam, gdzie ludzie wybierają sobie rzeczy, nie mając takiej świadomości przestrzennej. Architekt jest po to, żeby kształtował pewne rzeczy i to jest bardzo istotne. I ja, będąc na studiach architektonicznych, już będąc konstruktorem mającym uprawnienia, powiem szczerze, że jakby zawsze uważałem, że to jest tak, że my jako inżynierowie jesteśmy w stanie sobie mały domek spokojnie w stanie zaprojektować. Tak, oczywiście. Nie ma żadnego problemu, starsi koledzy czy koleżanki mają do tego kwalifikacje. Ale jest też taka sprawa, że dom ma pewną funkcję, dom ma pewne elementy, których nas nie uczą. I ja myślę, że największym problemem to jest to, że gdzieś kiedyś powstała ta właśnie taki brak współpracy. My powinniśmy być jedną grupą, która tworzy proces budowlany.
W każdym elemencie powinniśmy współpracować, ponieważ my tak naprawdę znamy się na różnych rzeczach. I tylko podejście takie multidyscyplinarne daje nam możliwość, żeby produkt finalny, czyli obiekt, był właściwie zbudowany, ładny, dopasowywał się, czy wbudowywał się w jakąś tam przestrzeń. I wydaje mi się, że to są bardzo, bardzo ważne elementy. I projekty gotowe mają to do siebie, że ktoś nie czuje pewnych rzeczy. Kupuje i dopiero przychodzi do architekta, a później okazuje się, że przy jakiejś takiej podstawowej rozmowie wielu klientów żałuje, że zrobiło taki zakup. Natomiast jeszcze powiem Państwu bardzo ciekawą rzecz. Te projekty domów do 70 sprawdzają nasi inżynierowie. Jest taka grupa w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego powoływana i tak się bardzo przejęli tą swoją rolą, że na tą chwilę, co chwilę jakby są zwracane te projekty do pracowni, bo znajdujemy różnego rodzaju błędy, tak? Nie możemy sobie pozwolić, żeby te projekty, które będą za złotówkę, były obarczone jakimkolwiek błędem. A poza tym, jak pan przejrzy ustawę prawo budowlane w tym zakresie domów do 70, to tam dla inżynierów budownictwa jest też ciekawe rozwiązanie. Jeżeli mogę, to już nie odnośnie projektów typowych, ale pan dyrektor powiedział, że powstał jakiś rozłam między architektami i inżynierami budownictwa, a tutaj obok siedzą przedstawiciele obu izb i to jest chyba ewenement w skali kraju, tak mi się wydaje, którzy pokazują w naszym imieniu, że nie ma tego rozłamu na Dolnym Śląsku i że my się doskonale rozumiemy, a naszym celem jako inżynierów budownictwa i architektów, instalatorów jest powstanie właściwego obiektu, właściwe jego utrzymanie i właściwe jego zaprojektowanie, tak? Dziękuję. To ja myślę, że wielkie brawa dla Dolnego Śląska za to, że tutaj przedstawiciele ISP mogą być ze sobą i współpracować, bo to naprawdę chyba o to chodzi. Pamiętam, jak jeszcze faktycznie z środkowego Gierka był taki projekt typowy i potem był wywiad z tym głównym projektantem tego projektu typowego, tam było około 100 tysięcy realizacji w Polsce. Żaden nie był wykonany zgodnie z projektem typowym. Ja bardzo jestem ciekaw, tak na przykład po 2 latach, jak już wdrożyliście te projekty za złotówkę, żeby zrobić taką statystykę, która realizacja była zgodnie z projektem? Czy w ogóle była jakakolwiek i prawie że konkurs można ogłosić, że żadna nie będzie zgodna z projektem, prawda? Także no tak to się dzieje. Mamy kilka stref. Jak do tego, w jaki sposób Państwo podeszli do rozwiązywania? Czy to będą takie automaty, które będą trafiały na zasadzie strefa śniegowa do jakiejś wysokości nad poziom morza, czy według tam do starej czwarta, bo na przykład strefa górskich, nasze te tereny, podlega on niestety tutaj tym przepisom, tak. Jak to Państwo rozwiążecie? Szkoda, że nie zadał Pan tego pytania tej trójce sympatycznych kolegów i koleżanek z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, bo to oni się tym zajmują. My jakby przyglądamy się temu, natomiast oczywiście projekty będą musiały być dostosowane do warunków, w których będą, proszę pana, realizowane. Więc tak naprawdę trudno mi jest powiedzieć, jaka jest dzisiaj koncepcja, natomiast każdy projekt będzie musiał być adoptowany pod właściwe warunki, w których będzie miał być zrealizowany. Może projekty typowe same w sobie nie są złe, ale pewnie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że taka inwestycja w dom jednorodzinny to jeszcze przy obecnym w ogóle poziomie cen materiałów budowlanych i usług to jest naprawdę inwestycja na całe życie. To nie jest tak jak w Stanach, że 5 razy w ciągu życia się zmienia miejsce zamieszkania i nie jest się może tak bardzo przywiązanym. W Polsce to jest troszeczkę inna tradycja i inaczej to wygląda. No i wszyscy mamy świadomość, że to jest bardzo poważna decyzja i ona jednak chyba bez tego doradcy fachowego, eksperta, projektanta jest trudna do podjęcia, po prostu na zasadzie znajdę najtańszy i ten, który się mojej żonie podoba w jakimś katalogu projekt i będę go realizować. Więc tutaj na pewno jest miejsce dla projektanta, natomiast no niestety właśnie te firmy, o których pan dyrektor mówił, czyli takie, które produkują naprawdę bardzo wiele takich typowych projektów, to troszeczkę zniszczyły ten rynek i no niestety jest tak, że jest cała grupa inwestorów,
którzy po prostu no, nie mają jakoś dostępu do tego architekta poprzez to, że wolą po prostu ze względów jakichś finansowych poświęcić te jedynie kilka złotych i wydaje mi się, że to jest jakby zakończony cały ten proces projektowy, a tak niestety nie jest. Nie chodzi tylko o architekta, przecież teraz jesteśmy w obliczu problemów z zaopatrzeniem w energię. Należy przecież poddać przy każdej takiej inwestycji szerokiej analizie, w jaki sposób będziemy zaopatrywać w energię nasz budynek. I to też ma przecież wpływ na nasze decyzje projektowe. I nie jestem przekonany, że przeciętny Kowalski jest w stanie po prostu świadomie wybrać na przykład dane rozwiązanie dotyczące ogrzewania czy swojego budynku i przewidzieć, na przykład przeprowadzić analizę, ile go to będzie później eksploatacyjnie kosztować. W dzisiejszych czasach ktoś, kto chce wyrwać zęba czy zaleczyć, nie idzie do kowala. Samochodów też już nie potrafimy sami naprawiać, bo one są na tyle, no, ale z elektroniką jest gorzej, myślę. Chodzi o to, że nam jest potrzebne jakieś dotarcie do społeczeństwa, żeby uświadomić pewne problemy. Do dzisiaj pamiętam, że przyszli ludzie, nie wiem, czy to był typowy projekt, czy nie, ale nawet taka prosta sprawa. Już firma budowlana była u wrót, a okazało się, że z 1,5 metra torfu. Taki prosty problem. Nikt wcześniej nie był, nie sprawdził, co tam jest. Może w 90% przypadków te fundamenty z budynków typowych się sprawdzają, ale zdarzają się sytuacje właśnie takie nietypowe. W jaki sposób dotrzeć właśnie i uświadomić społeczeństwu, że biorąc na siebie rolę inwestora, bez jakiegoś fachowego wsparcia, kwestia zakresu, że to jest dosyć ryzykowne. Myślę, że też warto wtedy wspomnieć, że o ubezpieczeniach, że inwestor bierze na siebie wszelkie ryzyko. Jeżeli poprosi osobę kompetentną, to w ślad za tym, w ślad za projektem, w ślad za nadzorem, idzie też odpowiedzialność i idzie ubezpieczenie. I to jest odpowiedzialność finansowa. Jeżeli coś pójdzie nie tak, no to jest szansa, że inwestor będzie mógł sobie to sfinansować. Trzecia rzecz, nie wiem, bo pamiętam, jak ta dyskusja była, już wcześniej było możliwe rozpoczęcie budowy bez projektu budowlanego, tam ze strefą oddziaływania i bodajże ze statystyk, o ile pamiętam, jak były przedstawiane, to niewielu inwestorów decydowało się na takie rozwiązanie. A zatem to nasza rola. Z jednej strony, żeby uświadomić społeczeństwu, jak wygląda ten proces i jakie ryzyka ze sobą niesie. Z drugiej strony to jest też sprawa wewnętrzna, tak, żeby to, co Rafał mówił, że ta pieczątka niesie za sobą odpowiedzialność i nie można tam za 100 czy 500 zł nawet przybić tą pieczątkę, nie zastanawiając się nad konsekwencjami tego na przyszłość. Inny przypadek, to też pamiętam gdzieś z województwa podkarpackiego. Projektant nie był na miejscu, okazało się, że teren jest osuwiskowy. Po prostu budynek tam zbudowany bardzo szybko uległ awarii. I trafienie z takim przesłaniem do społeczeństwa, pokazanie tych ryzyk, no po prostu myślę, że umożliwi to, że będziemy mieć nad tymi projektami kontrolę. Powiem taką historię z życia wziętą. Jedno ze starostw puściło pozwolenie na budowę przy takim projekcie katalogowym adoptowanym bez opinii geologicznej. Jeszcze na bazie starego rozporządzenia, gdzie w pewnym momencie przecież było to rozporządzenie geotechniczne, że tak naprawdę do każdego projektu WAIB czy AIB powinno żądać opinii geotechnicznej. I wiem, że część tu z Państwa obecnych dyrektorów żąda tego stanowczo i uważam to jako projektant konstrukcji jako bardzo słuszne i to we wszystkich przypadkach, ale niestety spotkałem się z sytuacją taką, że miałem tak jak pan, zresztą to jest mistrz od fundamentowania, pan Andrzej Pawłowski, pan doktor, to bez opinii geotechnicznej projektant adoptujący, nie oglądając geologii, nie wyłapie, czy tam jest torf, czy nie, a później są lamenty i płacze. I to jest kolejny też przykład do tego, że nasz szablon, który przygotowaliśmy i nasz komentarz do tego rozporządzenia, który
sankcjonuje udział wszystkich specjalistów w tym projekcie PZT, PAB i PT, jak to fajnie Jacek Miller powiedział, projekt dawny, spójny, cały, pocięty nożyczkami na kawałki, ale jednak dalej taki sam jak był, że on uwzględnia inżyniera budowlanego od konstrukcji w projekcie architektoniczno-budowlanym. No i tutaj nagrają mnie do tej Warszawy po raz kolejny i koledzy architekci z Warszawy, no nie będą się ze mną zgadzać, że, ale tu dzisiaj Marka, przepraszam, pana doktora Andrzeja Pawłowskiego, specjalista od fundamentu, wypowiedź. Czy moja własna praktyka, bo miałem, powiem, dwa albo trzy razy sytuację, że na domku jednorodzinnym bez opinii geotechnicznej klepnął kolega od konstrukcji właśnie tą adaptacyjkę, a później był dramat i za setki tysięcy złotych wymianę gruntów i to dobrze było, że kierownik budowy był czujny. I tu, panie dyrektorze, następny zgłaszam problem. Przy 70 metrach udział, budowanie bez kierownika budowy, który będzie tym czujnikiem kolejnym, bo naprawdę ci kierownicy budów, budowanie bez nich, a niektórzy wiemy dobrze w naszej Izbie, że popełniają pewne błędy i za bardzo się właśnie w tego reksia zamieniają i my z tym walczymy, ale chcielibyśmy tu, panie dyrektorze, powiedzieć, że pomysłem naszego rządu, żeby budować bez kierownika budowy, bez kierownika budowy, to nie jest dobry pomysł, bo on jednak jest tym strażnikiem, bo ta opinia geotechniczna dziś tam nie będzie. I będą te torfy. I dom, który, on nie będzie kosztował 2 miliony 70-metrowe, tylko pół miliona. Ale weźcie pod uwagę, że dom za pół miliona to jest dla tych ludzi całe życie. I na takiej inwestycji za 25 milionów wielkich halach to jest pełna obsługa, wszystko jest, geolog, są inżynierowie, architekci, wszystko, mamy pełne składy. Ale na tych domach, które tu przedstawiciele WAIB na mniejszych miejscowościach zatwierdzają, to jest chyba największy problem, na który warto zwrócić uwagę. Nie może być tak, że w prawie jest patologia, a patologią jest to, że kierownik budowy na małym obiekcie ma siedzieć tyle, ile tam siedzą pracownicy wykonujący tą pracę. Tak nasza pani prawnik nas uczyła, że tam musimy przebywać 8 godzin. Ile ten nadzór by kosztował? Czy nie można poruszyć właśnie, zamiast zmieniać ten projekt, zostawić te rzeczy, które jakoś działały, a zająć się tymi sprawami, które nie działały, kierownika budowy? Fikcją jest to, że nadzorujemy to w takiej formie, jak to powinno być zgodnie z prawem, czyli na pełny etat, pełne zaangażowanie domek jednorodzinny, bo kosztowałoby to nie do zniesienia dla inwestora. Może czas pomyśleć, że niewielkie obiekty zacznie nadzorować inspektor nadzoru, który nie będzie odpowiadał za BHP, powiedzmy, firmy wykonawczej, nie będzie odpowiadał za to, że firma zepsuła robotę, a inwestor z roszczeniami występuje do kierownika, że nie dopilnował roboty. Inspektor nadzoru przyjeżdża, mówię, proszę rozebrać, bo źle żeście wykonali. Kierownik budowy, zastanawiam się, a jak inwestor powie, że to weź pan teraz to zrób, skoro pan nie dopilnowałeś. A właśnie i w tym momencie jest też forma, że skoro puszczono małe obiekty bez kierownika, to gdyby był ten inspektor, to może ten inwestor wziąłby tego inspektora, chociażby w formie bezpieczeństwa tego obiektu. Więc bardzo ogromna prośba, mimo że odszedłem, przepraszam bardzo za otwory projektu, o poruszenie tematu kierownika budowy. Ten brak kierownika budowy, to odpowiem, to jest pewien przywilej. Ale jak ktoś chce, to może go sobie wziąć przy tej realizacji. A pan poruszył kolejny bardzo, bardzo istotny problem. I ja się z tym zgadzam i nawet panu powiem, że pracujemy bardzo mocno nad tym, żeby włączyć wykonawcę, włączyć wykonawcę jako uczestnika procesu budowlanego. Dlaczego? Bo pan zwrócił uwagę na to, że przy realizacji obiektu, kiedy nie ma tego kierownika, bo on przyjeżdża odebrać fundamenty, strop, tak, takie rzeczy, gdzie umawia się za parę groszy z inwestorem, żeby dopełnić formalności, to tak naprawdę ten wykonawca, realizując ten obiekt, powinien też wziąć w pewien sposób, to jest oczywiście moje zdanie, odpowiedzialność za realizację tego obiektu. Natomiast przyznam szczerze, że jak w departamencie dyskutowaliśmy, ponieważ jak dorzucimy wykonawcę jako uczestnika procesu, to musimy mu dać obowiązki i tak naprawdę było nam bardzo, bardzo trudno znaleźć obowiązki i opisać, bo część tych obowiązków musieliśmy zabrać kierownikowi budowy. Czyli tak naprawdę, ja nie mogę zbytnio mówić o szczegółach, ale procedujemy to, żeby w ustawie Prawo budowlane znalazł się ten wykonawca. Jeszcze z takiej
jeszcze z takich ciekawostek, jeżeli państwo jesteście zainteresowani, bo to nie są jakieś tam rzeczy, o których się nie mówi. Chcieliśmy również przywrócić rzeczoznawcę budowlanego jako samodzielną funkcję techniczną. Natomiast też, jeżeli chodzi o zakres rzeczoznawstwa, no nie będę mówił w tej chwili o szczegółach, więc to będą takie dwa elementy, nad którymi resort też pracuje. A jeżeli państwo macie jakby inne pomysły czy koncepcje, jak przyspieszyć pewne realizacje procesu budowlanego, to zapraszam do tego, żeby spisać to w jakimś gronie i wysłać do nas. Na pewno będziemy się nad tym zastanawiać, a jeżeli jeszcze dostaniemy oprócz tego pewne informacje dotyczące uzasadnienia wprowadzenia takiej zmiany, to jest to element, który naprawdę bierzemy pod rozwagę i w przypadku, kiedy możemy coś zmienić, staramy się zrobić coś dobrego. Czy przy tych już wspomnianych domach 70 metrów powinien być jednak kierownik budowy, czy nie, w kontekście pracy sądu dyscyplinarnego Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa? Nie mamy doświadczeń na razie w tym względzie, jeżeli chodzi o sąd, nawet na poziomie sądu krajowego, to tym bardziej okręgowego. Tu pan dyrektor bardzo słusznie zauważył, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki kierownik na takiej budowie się pojawił, tak? To jest tylko rola inwestora i ja myślę, że mądry inwestor nie będzie brał na siebie odpowiedzialności kierownika budowy. I to jest chyba jedyne słuszne rozwiązanie, no chyba że inwestor jest osobą, która posiada uprawnienia i taką funkcję może pełnić. To jest tylko jedyny wyjątek. Natomiast ja uważam, że dzisiaj przy tych realizacjach, tak jak tu w kuluarach rozmawialiśmy, świadomość inżynierów jest taka, nie inna i między innymi rolą tego forum powinno być pokazywanie tej świadomości i jej odpowiedzialności, jaką za sobą niesie zawód inżyniera budownictwa. Stąd w tym aspekcie pytanie dotyczące kierownika budowy na takiej czy innej budowie jest tutaj jak najbardziej zasadna, tak? Moim zdaniem ten kierownik powinien być, bo chociażby pytanie powstanie odnośnie wypełniania elektronicznego dziennika budowy, tak? Czy ten inwestor sobie z tym poradzi i będzie wiedział, jak to... Dobrze, będzie taka sytuacja, mamy zresztą teraz taką sprawę, że był kierownik budowy, który okazał się, że nie jest kierownikiem budowy, ale dziennik budowy prowadził. Więc to są różne sytuacje patologiczne, brak zrozumienia przepisów prawa i tutaj też już na jednym ze zjazdów opowiadałem, trafiła do nas sprawa pani inżynier 70+, która no, była projektantem i kierownikiem budowy niewielkiego obiektu domu jednorodzinnego, budynku jednorodzinnego. No i tutaj w trakcie rozprawy było pytanie, już tak trochę zmiękczające całą tą poważną sytuację, czy no, pani jest na bieżąco z prawem budowlanym. No i padło pytanie ze strony pani, tak jest, a kiedy pani ostatnio czytała prawo budowlane? No nie czytałam ostatnio, bo jestem bardzo zajęta. Ta sprawa była kilka lat temu, no i wtedy uświadomiliśmy pani, że jest już nowe prawo budowlane od 1994 roku, a ona mówi, to jeszcze nie czytała. Także to jest tak może trochę żartem, ale chodzi o tą świadomość, tak? O świadomość ludzi, przede wszystkim inwestorów, że te realizacje no, wymagają nadzoru osób, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane, no, po to, żeby te realizacje były bezpieczne. I czy to ma 70 metrów, czy ma 170, to ten problem bezpieczeństwa dalej pozostaje. Pan dyrektor prosi, żebyśmy swoje wnioski składali, oczywiście później będą rozpatrzone. To składamy wniosek, moim zdaniem, tutaj na tym forum, że budynki 70 metrów powinny mieć kierownika budowy albo inspektora nadzoru minimum. Podaję przykład, nie mój, tylko swojego kolegi. Z czasów tam, powiedzmy, sprzed 15 czy iluś lat. Był sobie inwestor, który budował sobie domek. Miał tam jakiś projekt. Strop nad parterem był stropem zaprojektowanym, normalnym stropem wylewanym. Ten mój kolega przychodzi tam jako projektant, mówi, ja podjadę, zobaczę, jak mój domek się buduje. Nie było kierownika. Po co mi kierownik? Tam przyjdzie mi ktoś kiedyś, podbije. Wchodzi na ten strop i to mi opowiadał mój kolega, któremu, no... Nie mogę nie wierzyć.
A on się patrzy, a na tym stropie faktycznie szalunki, wszystko ładnie zrobione, podstemplowane, zbrojenie. Nie, ja osiadka, żeby było osiadka, to by było super. Pręty rzucone tak, jakby ktoś bierki rozsypał i na środku leży rama od roweru. No więc ten się za głowę złapał, a ten inwestor, dlatego to jest taki specjalnie taki przykład, żeby sobie wyobrazić, co się może stać. A ten inwestor, no prosty człowiek, mówi: panie, no przecież mi mówili, że czym więcej stali w stropie, tym lepiej, tym będzie mocniejszy. No i całe szczęście, że to się tak zakończyło. Wykorzystując Państwa tutaj obecność, chciałabym prosić o jakąś radę albo sugestię, ponieważ mamy te projekty techniczne w tej chwili wdrożone i mamy je aktualizować. I proszę mi powiedzieć, mnie jako projektantowi, czy ten projekt techniczny ma być, jeszcze w kontekście cyfryzacji, o której mieliśmy tutaj mowę na początku, czy to ma być projekt w wersji elektronicznej, czy to ma być projekt w wersji drukowanej, w jakiej formie ten projekt ma być przedstawiony w momencie, kiedy Państwo się jako nadzór pojawiacie na ten ostateczny odbiór i musicie go sprawdzić ze stanem faktycznym. Dlatego, bo ja powiem szczerze, ja tego nie wiem do dnia dzisiejszego, jak my to technicznie, to jest sprawa techniczna, ale trzeba wiedzieć, jak to trzeba zrobić, tak? Bo przy kontroli każdej też Państwo chcecie mieć wgląd w ten projekt techniczny i teraz oczekujecie, że co, że będzie leżała dokumentacja papierowa na stole, czy będziecie to w komputerze jakoś sprawdzać, jak to ma być? Prosimy przedstawiciela PINB-u, który odbierał jakiś większy obiekt już z nowym projektem technicznym, o odpowiedź. Postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy w PINB-ie w Świdnicy z projektem technicznym jeszcze jako takim dużej inwestycji nie było. Jeden był sieć, który praktycznie inwestor przerysował dokładnie to samo, co było w architektonicznym, tylko inną układkę dał. Wzięłam, sprawdziłam zgodność, jest w archiwum. W formie elektronicznej nie było, natomiast żeśmy tutaj w kuluarach dyskutowały z innymi PINB-ami i odpowiadając pani Ani, wydaje mi się, że projekt techniczny powinien być tak nam przekazany, żebyśmy widzieli wszystkie, tak mi się wydaje, nam zmiany na nieistotne, oczywiście nieistotne, nie mówimy tu o istotnych, bo to wiadomo, że zmiana projektu, ale nieistotne, żeby były tak pokazane, żeby z nich wynikało różnica od projektu tego pierwszego, co zostało złożone oświadczenie projektanta, projektantów, nigdy nie wiemy kogo do dzisiaj, czyli tą pierwszą wersję technicznego z tym, co się z nim zadziało w czasie budowy, czyli wszystkie nieistotne według mnie powinny być wyodrębnione, wyróżnione na tym projekcie, a nie nowy narysowany. Tak mi się wydaje, tak samo żeśmy do tej pory nie żądali, jeżeli był zwykły projekt w tej zwykłej części, jednej papierowej części w ogóle w tej starej formule, to też nie miał być na nowo narysowany projekt, tylko to miał być kopie rysunków z naniesionymi zmianami. Tak samo teraz mi się wydaje, że to też powinien być pierwszy techniczny narysowany, wykonany w momencie przystąpienia do realizacji robót i później nakładane istotne, nieistotne, przepraszam, zmiany. Problemem jest, jak jedna nieistotna zakryje inną nieistotną i tutaj, że się coś zadziało. Tu tak właśnie, nie wiem, czy jakąś dodatkową kartkę, okres przejściowy. O, następny szef PIMB-u, proszę przekazać mikrofon. Ja też od razu zadam szefowi pytanie. Co będzie, jeżeli panu przyniosą dokumentację wykonawczą z takiego stadionu Śląska do pana PIMB-u, bo pan jest... Nie, takiego klubu u nas nie ma. Tak, ale chodzi mi o skalę. My mamy inny klub. Ale co zrobi PIMB? Też pierwsze ekstra klasy, ale Śląska Wrocław nie ma. Chodzi mi, kochani, o to, co zrobi PIMB, jeżeli projektant nie zrozumie intencji tego rozporządzenia i przyniesie te wszystkie rysunki zbrojeń, prefabrykatów i stal warsztatowo rozrysowaną i przywiezie wam jakimś samochodem, jakimś busem dokumentację i nazwie to projektem technicznym. No, nazwać może, czy ten projekt będzie zgodny z przepisami, no to ocenimy to. Że tak powiem, ocenimy to, no bo czy są te spełnione postępowania.
no mamy sprawdzić, no bo tutaj koleżanka mówiła, że może projekt pierwotny później ze zmianami. No przepis mówi o projekcie technicznym uwzględniającym dokonane zmiany. Także tak to chyba jest taki zapis i co pod tym rozumieć teraz? To może tutaj pytanie do pana ministra. No w moim rozumieniu raczej to chodziłoby o projekt, który nie jest tylko naniesione te zmiany tak czy inaczej, bo tak tylko jakby praktycznie pokazany na nowo, obiekt pokazany, jak on rzeczywiście został zrealizowany. To kwestia, no to teraz ktoś się, projektanci, czy no, pod tym podpisują, pod tym projektem technicznym. Czy wszyscy, no tak jak tutaj uzgodnione, że tak powiem, być może wszyscy, ale zakres tego projektu raczej powinien, jego zawartość powinna uwzględniać dokonane zmiany. Szanowni Państwo, tak wydaje mi się, bo to dość szczegółowo analizowałem, że tak naprawdę projektanci, szefowie PINB-ów i obecni tu inżynierowie i architekci muszą zrozumieć chyba jeden zasadniczą rzecz. Jest to w rozporządzeniu chyba na samym początku napisane, że projekt budowlany, pamiętacie, że projekt techniczny to przecież projekt budowlany, to jest część jego, ma spełnić naszą Biblię i podstawowe warunki z artykułu 5 ustawy prawo budowlane, czyli podstawowe warunki bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa konstrukcji, odpowiednie usytuowanie, czyli te podstawowe warunki, które mamy w artykule 5. I jak ktoś daje za dużo, za szczegółowo dla zagadnienia dla wykonawcy, no to już przekracza objętość, a w rozporządzeniu jest wyraźnie na samym początku, bo tutaj pan dyrektor otworzył, że stosownie do zakresu i muszą to inżynierowie i architekci zrozumieć, że ten projekt budowlany, element trzeci techniczny nie służy w sumie, jak to zawsze kiedyś powtarzał Gabriel Marek, do budowania, tylko on jest załącznikiem do decyzji, kiedyś było o pozwoleniu na budowę, a teraz będzie załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na użytkowanie bądź procedura uproszczona zawiadomienie o zakończeniu budowy. I chyba tak to trzeba interpretować. My mieliśmy taką sytuację inwestycji, no nie jakiejś bardzo dużej, ale rozbudowy budynku usługowego, no takiej niewielkiej rozbudowy po nowemu. Sytuacja wyglądała tak, że przedłożono nam projekt techniczny w wersji papierowej, bo w wersji papierowej był składany do Wydziału Architektury również. Ten techniczny nie był, no był aktualny, bo rzeczywiście zgodność jego była z realizacją tej inwestycji zgodna. Natomiast nie było tam wykazanych w projekcie technicznym zmian od pierwszego technicznego do kolejnego, który tam gdzieś podczas zmian był, powstawał, ale inwestor załączał też rysunki do projektu architektoniczno-budowlanego, które były rysunkami zamiennymi, bo tam były jakieś elementy konstrukcji, które były widoczne w architekturze tego obiektu. No i załączał rysunki do oświadczenia kierownika z tymi zmianami do tego architektoniczno-budowlanego, co jakby pokazywało, jakie te zmiany rzeczywiście od czasu dostania pozwolenia na budowę do pozwolenia na użytkowanie były wprowadzone. To sytuacja trochę dziwna, bo projekt techniczny można, bo ustawodawca chyba tutaj nam napisał, że można dać projekt techniczny do zatwierdzania do WAIB, bo jest taki zapis, można go dołączyć. I nie jest zabronione, bo zauważcie, że tam jest taki zapis i tutaj taka inwestor z tego prawa skorzystał, więc w tym momencie, nie, to nie rozumiemy się do końca. Bo projekt techniczny ma być cały czas na bieżąco aktualizowany, to jest w ustawie wpisane. Projekt techniczny był złożony, aktualny, no tylko, że no, było pozwolenie na budowę, tak? Dostali pozwolenie na budowę, my na kontroli podczas budowy nie byliśmy. Został on złożony przy zakończeniu jako po prostu projekt techniczny bez jakichś tam pokazywanych zmian, po prostu jako nowy wydruk aktualny na dzień odbioru budynku. No bo, a dodatkowo do projektu architektoniczno-budowlanego z racji wprowadzonych zmian były pokazane zmiany na czerwono naniesione na kopii rysunku projektu architektoniczno-budowlanego, które były spójne z tym projektem technicznym złożonym w takiej formie. Nie, nieistotne. My też rozważaliśmy to teraz na inwestycji, którą prowadzimy, której jeszcze zakończenia budowy nie mamy, ale rysunki architektoniczne są tylko w projekcie AB.
a rysunki w branżach są w projekcie technicznym i są zmiany nieistotne zarówno w części AB, jak i w części technicznej. Zmiany kwalifikujemy przed wykonaniem robót i to się nie zmieniło w aktualnym prawie budowlanym. I tutaj, panie inspektor, chodzi o to, że załączone zostały rysunki zarówno z części AB jako zmiany nieistotne i z części technicznej, więc to się wydaje bardzo logiczne, tak tutaj rozmawiamy w kuluarach i my też tak to kwalifikujemy. Natomiast nie wiem, jak jest z datą, bo wydaje mi się, że datę na tych rysunkach powinniśmy mieć przed realizacją robót, czyli może być tak, że zmiany w architekturze będą na przykład w maju, w instalacjach elektrycznych będą w kwietniu, czerwcu, sierpniu i tak dalej, i tak dalej. Czyli poszczególne zmiany powinny być w odpowiednich datach wykazane. Do naszego starostwa już płynęły dwa wnioski od 70 metrów kwadratowych. W sumie to my nic nie możemy zrobić z tego względu, że ustawodawca odebrał nam prawo do weryfikacji tego wniosku. Czyli przyjmujemy, wpłynięcie tego wniosku jest równoznaczne z przyjęciem tego zgłoszenia i ewentualnie możemy tylko, jeżeli coś zauważymy, napiszemy na piśmie, przekażemy do nadzoru i wskażemy, że ewentualnie widzimy takie braki. Niestety, no nic więcej. Jeżeli chodzi o kierowników budowy, w tych przypadkach inwestor przejął ten obowiązki na siebie. Widzę, że te domki do 70 bardzo Państwa interesują. To znaczy, ja bym proponował zrobić tak, bo nie jest dzisiaj jakby to tematem wiodącym. Natomiast do kolegi, który przede wszystkim tutaj opowiada pewne rzeczy. Przeczytajcie ustawę. Te domki realizujemy na podstawie projektu budowlanego, zrobionego przez uprawniony zespół techniczny. I tak naprawdę to, że jeżeli wpływa taki projekt w tej formule do starostwa, faktem jest to, że organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może wnieść sprzeciwu. Czyli tak naprawdę jak następnego dnia zgłosimy do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego fakt rozpoczęcia prac, można budować. Natomiast tutaj nie jest prawdą, że nie ma projektu, bo występujemy o WZ-kę, musimy wystąpić, jak jest plan miejscowy, o wypis i wyrys, na podstawie tego zrobić pełny projekt i tak naprawdę to ta odpowiedzialność dotyka architekta albo zespół projektowy, proszę Państwa. Ja wiem, o czym Państwo mówicie. Mówicie o pewnych nieuczciwościach, że ktoś składa pusty wniosek i Państwo nie możecie jako organ wnieść sprzeciwu. Tak, zgadza się. Natomiast ja nie jestem w stanie w tej chwili wziąć odpowiedzialność za nieuczciwych ludzi. Zgodnie z założeniami nie budujemy budynku tak, jak Pan mówi, że strop wynosi tyle i tyle, bo realizujemy to na podstawie dokumentacji projektu budowlanego. I tak naprawdę brak kierownika budowy jest podyktowany tym, że jeżeli ktoś czuje się na siłach, żeby poprowadzić taką budowę, to ma tą możliwość. Też uważam, że prowadzenie budowy przez profesjonalne osoby jest rzeczą właściwą, ale to jest pewien przywilej, który można zastosować, jeżeli ma się pewną świadomość. Nasze środowisko uważa, wydaje mi się, że większość z Państwa, że przy budowie domków 70 metrów powinien być kierownik budowy zatrudniony albo inspektor nadzoru. Jeżeli tak nie jest, to mnie Państwo poprawcie. Nie poprawiacie mnie, czyli tak jest. Ja teraz wracam do projektu, bo będziemy jeszcze o kierowniku w kuluarach na pewno długo mówić. Projekt liniowy, bo są tutaj z nami też instalatorzy i pytanie jest takie, czy projekt liniowy, jeśli chodzi o cały projekt architektoniczno-budowlany, to składamy tylko PZT i też projekt techniczny ma polegać jak gdyby na powieleniu albo uszczegółowieniu PZT? Projekt liniowy. Jakbyście mogli Państwo parę słów na ten temat.
Że bez projektu budowlanego wtedy, czy składamy tylko sam PZT? Jest ewidentnie w rozporządzeniu napisane, że jeżeli problematykę da się określić na PZT, nie trzeba składać projektu architektoniczno-budowlanego. Obiekt liniowy ewidentnie kwalifikuje się na... Jeżeli w tematykę, Jacku, dasz radę rozwiązać na PZT, moim zdaniem wystarczy ten element. I tu właśnie pytanie do wszystkich tu obecnych, bo nie odpowiedzieliście mi na to pytanie, bo nasz zespół, zdaniem pół Polski, popełnił błąd i wpisał sprawdzających do PZT. To jest moje pytanie do urzędników z A i B, prawników, którzy są tu obecni. Czy ma być ten sprawdzający do PZT, czy sprawdzającym jest po prostu organ architektoniczno-budowlany? Chciałem jeszcze jeden temat tutaj odnośnie rozporządzenia, ponieważ w tym rozporządzeniu jest wskazane odesłanie do normy, jeśli chodzi o obliczanie powierzchni użytkowych. I tutaj mam taką uwagę, ponieważ z powierzchniami, to może dziwnie zabrzmi z ust architekta, który od iluś tam lat liczy te powierzchnie, ale tak nie do końca jesteśmy w stanie zawsze określić dokładnie, jak to powierzchnie się powinno liczyć, a już mówię, o co chodzi. Chodzi o pewną niespójność pomiędzy powierzchnią użytkową tutaj w tej normie, na której się powołuje rozporządzenie, powierzchnią ze względów podatkowych, powierzchnią liczoną przez geodetów i jeszcze powierzchnią, w jaki sposób ją rzeczoznawca do spraw przeciwpożarowych określa. Mamy co najmniej trzy różne powierzchnie. Z takich już bardziej szczegółowych rzeczy to jest na przykład powołane w normie, że nie wlicza się do powierzchni użytkowej schodów w lokalach wielopoziomowych. Więc interpretując to, gdzieś były jakieś interpretacje Izby chyba Małopolskiej, architektów i jakieś jeszcze inne takie krążyły w internecie. Była taka interpretacja, że nie wlicza się w takim razie schodów w budynkach jednorodzinnych, bo to są budynki... Więc tutaj mamy jakiś taki problem i drugi temat od razu z tym związany jest konieczność wskazywania kubatury w budynków. I jest pytanie, czy ta kubatura rzeczywiście jest do czegoś potrzebna, poza jakimiś statystycznymi tutaj sprawami. Powiem, że tutaj była mowa też o BIM-ie, to na przykład w programie Revit, który gdzieś tam pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, nie ma tam wcale takiej funkcji do obliczania kubatury, trzeba to sobie jakoś tam ręcznie zrobić, tam po prostu kubatury chyba nie znają za oceanem. Szanowni Państwo, ja ze swojej strony chciałem podziękować, ponieważ udało mi się dzięki Państwu zaangażowaniu zapisać 9 punktów, które były bardzo, bardzo ciekawe i mam nadzieję, że uda się nam troszeczkę coś z tym fantem zrobić. Ja zdaję sobie sprawę, że niektóre przepisy są przepisami, które wymagają zmian. I tak naprawdę to tylko właśnie takie świadome grono osób, tak jak Państwo, którzy dotykacie tych wszystkich problemów, jesteście w stanie wskazać te właśnie elementy. Więc za to chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję.